Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered. Tak jak pożegnaliśmy się ostatnim razem, tak witamy się tym razem, to znaczy witam was w piecu pierwszego płomienia i witam was tuż przed wejściem na arenę walki z ostatnim bossem Dark Soulsa, czyli z Lordem Gwynem, Władcą Popiołów, lub jak ja go będę nazywał, Gwyn Lord of Cinders. I moi drodzy, tak, zanim przystąpimy do tej walki, parę spraw administracyjnych. Zacznijmy od tego, że ja muszę tutaj coś przekwipować, muszę parę rzeczy sobie najzwyczajniej w świecie tutaj uekwipować tak, jakbym chciał. Bo pamiętajcie, to jest ostatnia walka i mamy trochę dusz, owszem, niektórzy powiedzą, o nie, będzie farmił. Nie, nie będę farmił. Jeżeli poczuję, że jestem zbyt słaby, żeby walczyć z Lordem Gwynem, to wtedy będę farmił, żeby móc wzmocnić nasz ekwipunek, który sprawiłby, że będziemy lżejsi, będziemy mogli robić szybsze role, będziemy mogli robić chociażby middle role, a nie fat role, tak jak w tym momencie robimy. Więc to jest jedyna rzecz, którą tutaj możemy zmienić, ale nie wydaje mi się, żeby było to potrzebne. I jeżeli, słuchajcie, uda nam się zawalczyć, no nie tyle zawalczyć, co uda nam się pokonać Lorda Gwyna, to przypominam wszystkim, że będzie mój to pierwszy raz, kiedy ja Lorda Gwyna pokonam. Ponieważ, tak jak wielokrotnie powtarzałem, taka anegdotka związana z tą grą, czy też historia raczej, ja przechodziłem Dark Soulsa jeszcze w formie Prepare to Die Edition na PC-cie z diabelnie głupim sterowaniem. Do dnia dzisiejszego nie zapomnę, jak bardzo diabelnie głupie było to sterowanie, jeżeli nie podpięło się pada i ten nie działał dobrze bez odpowiedniego moda, który już wtedy istniał i królował. Ale grałem w czasach, kiedy jeszcze istniał Games for Windows Live, tak właściwie pod koniec życia Games for Windows Live. No i niestety, ale zdarzyło się tak, że Microsoft stwierdził, hej, zamykamy Games for Windows Live. Ale na całe szczęście możecie przenieść save'y niektórych ze swoich gier na Steama. Jedną z tych gier właśnie był Dark Souls Prepare to Die Edition. Problem, moi drodzy, polegał na tym, że mój save nie chciał się przenieść, a w tym save'ie pokonałem nawet Kalamita, ale żeby było, słuchajcie, śmieszniej, jeżeli wejdziemy sobie w status, to ja miałem w dalszym ciągu niższy poziom niż ten, który w tym momencie widzicie. Ale z drugiej strony miałem troszeczkę mocniej ulepszone cały gear tutaj, miałem też troszeczkę inny zestaw broni, z którym tutaj do Lorda Gwyna podchodziłem. Byłem najzwyczajniej w świecie troszeczkę bardziej wyekwipowany niż my jesteśmy naszą postacią w tym momencie, ponieważ więcej czasu poświęciłem na przekładanie naszych dusz na wzmocnienie najzwyczajniej w świecie naszego ekwipunku. Też wtedy mojego ekwipunku. No niestety tutaj poszliśmy w zupełnie inną stronę, tutaj poszliśmy, niestety albo stety, poszliśmy w stronę, no, tworzenia postaci, która jest o wiele silniejsza, jeżeli chodzi o poziom, a troszeczkę słabsza, jeżeli chodzi o ekwipunek. Co więcej, kiedy grałem wtedy, tamta gra, z tego co pamiętam, nie miałem Marakumo. Marakumo, żeby zdobyć, musiałem zabić Shivę z Shiva of the West, czyli Shivę z Zachodu. Zachodu? Tak, z Zachodu. Shivę z Zachodu musiałem zabić, żeby otrzymać Marakumo, czego my nie musieliśmy robić tutaj, ponieważ najzwyczajniej w świecie otrzymaliśmy dwa Marakumo z wielkich szkieletów, co w ogóle jest dla mnie astronomiczną kwotą, jeżeli chodzi o drop z tych przeciwników, tak rzadkiego dropa. Kolejna sprawa jest też taka, miałem o wiele lepszy drop tych czerwonych odłamków tytanitu, co oznacza, że miałem o wiele lepiej ulepszoną Uji Katana Aosu niż my mamy w tym momencie, bo my mamy na ile ją ulepszoną? Plus 3. Ja ją chyba miałem do właśnie plus 4 albo nawet do plus 5. Do maksymalnego poziomu ją miałem chyba tutaj najzwyczajniej w świecie ulepszoną. Jednakże, no, nie jesteśmy w stanie tego tutaj zrobić, ponieważ brakuje nam dość sporej ilości czerwonych odłamków tytanitu, których nie da się nigdzie kupić od żadnego z tutaj kowali, od żadnego z NPC-ów. Najzwyczajniej w świecie musimy je wydropić, a to już jest zupełnie inna kwestia. Przyzwijmy, słuchajcie, rycerza Soler z Astory, ponieważ on będzie nam troszeczkę mógł pomóc w tej walce. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli dobrze pójdzie, to
Soler, moi drodzy, jest w stanie pokonać Lorda Gwyna, chyba że zostało to załatane, ponieważ w wyniku błędu Lord Gwyn mógł w ogóle nie atakować naszego przyzwanego Solera, a co za tym idzie, Soler mógł go naparzać, mógł z nim walczyć, mógł go atakować i najzwyczajniej w świecie nasz szanowny Lord Gwyn w żaden sposób nie reagował tutaj na Solera, dzięki czemu można było Solera wykorzystać jako main tanka, który zabija tego bossa dla was. I dlatego ja Solera... Nie, ja nawet nie doprowadziłem historii Solera za pierwszym razem do szczęśliwego końca. Nie udało mi się Solera najzwyczajniej w świecie wyciągnąć. Przyrósł mu świetlisty robak, czy słoneczny robak, przyrósł mu do twarzy i najzwyczajniej w świecie nie mogłem nic zrobić. Pomimo tego, że zrobiłem wszystko dokładnie tak, jak my w tym momencie zrobiliśmy w czasie ogrywania Dark Soulsa Remastera, ale z jakiegoś powodu coś gdzieś się źle odznaczyło, jakaś flaga źle się zaznaczyła i najzwyczajniej w świecie skończyło się dla mnie za pierwszym razem, jak to się skończyło, więc no najzwyczajniej w świecie nie skończyło się zbyt dobrze. No ale tak, no co ja wam mogę powiedzieć? Mamy rycerza Solera, może to być zły pomysł, że my rycerza Solera bierzemy ze sobą, głównie z tego względu, że utrudnimy sobie walkę z Lordem Gwynem, bo Lord Gwyn skaluje się tak jak każdy inny boss do ilości graczy, którzy wchodzą walczyć z nim, do ilości graczy, którzy są przyzwani, do ilości fantomów, tak właściwie powinienem powiedzieć, które są przyzwane. Także no najzwyczajniej w świecie przyzwanie rycerza Solera może się okazać tutaj bardzo, bardzo złym pomysłem. Jednakże z drugiej strony zawsze to jakaś pomoc, zwłaszcza że tak jak mówię, ja nigdy nie pokonałem Lorda Gwyna i każda pomoc tak naprawdę jest tutaj mile widziana, ale no cóż moi drodzy, zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, życzcie mi szczęścia i widzimy się po ewentualnej wygranej z Lordem Gwynem. Nie spodziewałem się tego, że tak szybko pokonamy Lorda Gwyna. Jednak over level w przypadku bossów z podstawy Dark Soulsa robi swoje. I to bardzo robi swoje, moi drodzy. Nawet dobrze się nie rozkręciła tutaj muzyka, którą mogliście słyszeć, ale tak jak mogliście również zauważyć, w dalszym ciągu istnieje pewien błąd związany z Lordem Gwynem, to znaczy Lord Gwyn skupia się na wszystkich postaciach, tylko nie na nas, na wszystkich postaciach kierowanych przez komputer. I tak jak też widzicie, nagle zaczęliśmy tak dziwacznie świecić. Co tam nam w ogóle wypadło? Zauważcie, że coś tutaj nam... Pick up item. Rubbish, czyli dostaliśmy śmieci. Nie wiem, dlaczego te śmieci tutaj się pojawiły, ale z jakiegoś powodu zostały upuszczone.
przez kogoś, albo przez coś, albo skądś wypadły. Jak widzicie, no, rozpaliliśmy się. Widzimy tutaj również na samym środku tej areny ognisko. Jednakże rozpalenie tego ogniska, moi drodzy, będzie oznaczało, że rozpalimy ponownie pierwszy płomień i znowu rozpocznie się, czy będzie dalej kontynuowana ta era płomienia. I kanonicznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Dark Soulsa, to któryś z wybranych nieumarłych w końcu musi przeprowadzić rytuał rozpalenia płomienia i musi sprawić, że era płomienia będzie dalej trwała. To jest kanoniczne, jednakże nie jest nigdy powiedziane, że zrobił to wybrany nieumarły, którego my, moi drodzy, prowadziliśmy. I tak też będzie w tym wypadku, ponieważ era płomienia oznacza, że w dalszym ciągu wielcy lordowie, magia i inne rzeczy będą królować nad Lordran i nad całym światem. Zaś era mroku, którą nasza heroina zapoczątkuje, jest erą ludzkości. Erą, w której to ludzie decydują o swoim losie, a nie wielcy pradawni bądź inne mityczne istoty, które najzwyczajniej w świecie chcą rządzić zamiast ludzi. Chcą za wszelką cenę najzwyczajniej w świecie tutaj w dalszym ciągu trzymać się kurczowo u władzy. Dlatego też najzwyczajniej w świecie, posiadając przy sobie duszę Lorda Gwyna, posiadając przy sobie wszystkie tutaj rzeczy związane z byciem wybranym nieumarłym i co najważniejsze, byciem kolejnym wielkim lordem, my z bycia tym wielkim lordem najzwyczajniej w świecie zrezygnujemy. My lord, bless thy safe return. Let Calf and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Tak, moi drodzy, kończy się nasza przygoda z Dark Souls Remastered. Potrwała ona bardzo długo. Jednakże cieszę się, że mogłem wreszcie ukończyć. Dane mi było wreszcie ukończyć pierwszego Dark Soulsa. Że było mi dane wreszcie najzwyczajniej w świecie z Dark Soulsem się pożegnać i powiedzieć Dark Soulsowi papa i wreszcie powiedzieć również, że ukończyłem Dark Soulsa. Jasne, nie pokonaliśmy Kalamita. Najzwyczajniej w świecie pokonanie Kalamita to jest coś, co jest dodatkiem. Nie pokonaliśmy jednego z dodatkowych bossów, a tak wszystko inne tak właściwie w tej grze udało nam się zrobić. I jak zwykle na koniec poświęcam, to wiecie, ten fragment końcowy naszej rozgrywki na to, aby w jakiś sposób podsumować to, co my tutaj osiągnęliśmy, to, co my zrobiliśmy tutaj. Tak jak mówię, no udało nam się zrobić naprawdę dużo i naprawdę dużo byłem wam w stanie pokazać, zaprezentować i co najważniejsze opowiedzieć, ponieważ Dark Souls lorem stoi i pokazanie wam Dark Soulsa również od strony lorowej było czymś, co chciałem najzwyczajniej w świecie zrobić, ponieważ ten lore Dark Soulsa jest naprawdę genialny i naprawdę warto się z nim zapoznać. I na pewno jest jeszcze więcej rzeczy, o których nie dopowiedziałem, które czasami nawet przekręciłem troszeczkę, więc jedyne co mogę powiedzieć, jeżeli zainteresowałem was tutaj tym, co wam zaprezentowałem, to zajrzyjcie do innych youtuberów, zajrzyjcie sobie na wiki, gdzie macie tego lora dokładnie opisanego. Przeczytajcie go sobie, zagłębiajcie się w ten świat, odkrywajcie sami również
tutaj jakieś sekrety tego świata, bo jest tego o wiele więcej niż ja byłem w stanie wam pokazać i jeszcze dodatkowo ja pamiętam i ja znam te sekrety. Co zaś chodzi o samego Dark Soulsa, o moją ocenę tej gry? W dalszym ciągu nie uważam, że jest to jakaś super nie wiadomo jak hiper gra, która jest idealna i w ogóle i w szczególe są o wiele lepsze gry z tego gatunku. Nie mówię o Souls-like'ach, tylko ogólnie o RPG-ach, ale o Souls-like'ach również kolejne części z tej serii są o wiele lepsze od tego, co zostało tutaj zrobione. Ba, wydaje mi się nawet, że w niektórych aspektach Demon's Souls jest lepszy od Dark Soulsa i nie mówię tutaj o Demon's Souls remake'u, który możemy teraz ograć na PlayStation 5, tylko o tym, który pojawił się jeszcze za czasów PlayStation 3 najzwyczajniej w świecie. I wynika to z tego, że najzwyczajniej w świecie Demon's Souls i Dark Souls są dwie różne serie i miały dwa różne na siebie pomysły, jednakże niektóre rzeczy, które były dobre w Demon's Soulsie, nie zostały przeniesione na Dark Soulsa, aby jakoś tę serię od siebie odróżnić, ale później zostały znowu przywrócone z kolejnymi częściami Dark Soulsa najzwyczajniej w świecie. Jeśli zaś chodzi o samą grę, no to jak wiecie, ta gra nie jest idealna, tak już wcześniej wspomniałem, jest masa problemów z tą grą i głównym problemem, który wszyscy zawsze wskazują, to niestety koślawe hitboxy, albo też również grawitacja, albo też geometria poziomów. I to jest rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla pierwszego Dark Soulsa. I żaden remaster nie jest w stanie tego poprawić najzwyczajniej w świecie. Ale ja również nie będę mówił tutaj i oceniał tej gry w formie remastera, z tego względu, że to nie jest remaster, to jest gra z dodatkowymi nowymi teksturami, z troszeczkę polepszonymi efektami wizualnymi, dodanym ogromem Bluma, ale to nie jest remaster jako taki. Jest to po prostu port i ulepszenie tej gry, dodanie niektórych funkcji, których brakowało w oryginalnym Dark Soulsie. I szczerze powiedziawszy, jeżeli mam być w 100% szczerym, to brakuje właśnie tu tego. Ale tak jak mówię, najzwyczajniej w świecie nie brakuje mi tutaj paru tych dodatkowych, najzwyczajniej w świecie, elementów związanych z właśnie tym, że to jest remaster. Jeżeli chodzi o grę, ona w dalszym ciągu trzyma się i to bardzo dobrze się trzyma. Trzyma się niezwykle świetnie, ponieważ no, to jest Dark Souls. Dark Souls pomimo upływu lat w dalszym ciągu trzyma się genialnie. Mamy świetną muzykę, mamy świetny klimat, mamy świetny lore. Wiem, niektórzy powiedzą, że momentami grafika trąci myszką, ale nie po grafikę tutaj jesteśmy. Grafika jest tylko elementem, który dodatkowo buduje całą atmosferę w tejże grze. I tak właściwie tutaj to w tym Dark Souls Remaster troszeczkę zawiodło. Zawiodło to, że ta grafika nie została jeszcze bardziej ulepszona, żeby zachęcić nowe pokolenie graczy do tego, aby najzwyczajniej w świecie tutaj co nieco więcej zrobiło, zobaczyło, aby więcej graczy po prostu przekonać do tej niezwykle trudnej gry. Chociaż w dalszym ciągu w moim mniemaniu Dark Souls 1 jest trudny, ale jest o wiele łatwiejszy od takiego Dark Soulsa 2, szczególnie od wersji Scholar of the First Sin. Ponieważ zwykły Dark Souls 2, nawet ze wszystkimi dodatkami, czyli nie wersja Scholar of the First Sin, najzwyczajniej w świecie, no jest trudniejsza od jedynki, ale nie aż tak jak Scholar of the First Sin, gdzie najłatwiejszą częścią w serii jest Dark Souls 3, moim osobistym zdaniem. I mówię to z perspektywy osoby, która grała w każdą z tych gier, ale żadnej z nich nie ukończyła, ponieważ no, nie ukończyłem Dark Soulsa 1, więc byłoby troszeczkę kiepsko, gdybym próbował ukończyć pozostałe, nie znając w pełni lora pierwszej części. Tak niektórzy powiedzą, one aż tak bardzo ze sobą się nie zagłębiają, ale to jest właśnie to. To jest właśnie cały urok Dark Soulsa, że czasami wydaje nam się, że coś się ze sobą nie zazębia, a później okazuje się, że bardzo, ale to bardzo te rzeczy są ze sobą powiązane w każdej kolejnej części Dark Soulsa najzwyczajniej w świecie. I
tak jak mówię, tego właśnie mi osobiście zabrakło. Zabrakło mi takiego większego nacisku w remasterze na to, aby zachęcić młodsze rzeczy graczy, aby zagłębiły się w ten świat, a nie tylko i wyłącznie go oglądały na przykład gdzieś tam na YouTubie albo coś w tym stylu, tak jak wy w tym momencie robicie, tylko że ja tutaj jeszcze tego Dark Soulsa przy okazji wam chciałem zaprezentować od strony lora, a także zaprezentować wam pewne kruczki w tej grze, które można wykorzystać na swoją korzyść, żeby ułatwić sobie grę, jeżeli macie problemy, ponieważ no dużo godzin poświęciłem w Dark Soulsie, teraz bodajże nawet ten playthrough zajął gdzieś w okolicach 130-140 godzin zajęło nam przejście całej tej gry najzwyczajniej w świecie według tego, co mi gra pokazuje. A jaka jest moja ocena zatem Dark Soulsa? Otóż, moi drodzy, ja oceniam tą grę na 85 na 100, tudzież 8,5 na 10, tudzież 85% ze 100% możliwych. Tak mówię, wielokrotnie mówiłem, dlaczego tak to wygląda. Wielokrotnie wskazywałem błędy, jakie w tej grze istnieją. Wielokrotnie wskazywałem problemy, jakie w tej grze istnieją, jakie dotykają tą grę. I najzwyczajniej w świecie, co mogło być w jakiś sposób inaczej nam przedstawione, inaczej pokazane i co najważniejsze, również poprawione przy okazji właśnie Dark Souls Remastered. Dlatego ja Dark Souls Remastered traktuję bardziej jako Dark Souls Prepare to Die Edition z dodatkowymi modami, które ułatwiają troszeczkę rozgrywkę w niektórych jej aspektach. Na przykład fakt, że możemy się poruszać w momencie, kiedy mamy otwarte menu, bo w oryginalnym Dark Soulsie tego najzwyczajniej w świecie nie było. Kolejna sprawa, jeżeli dobrze pamiętam, to w Dark Soulsie oryginalnym nie mogliśmy zjeżdżać po drabinach, zostało to również dodane w wersji remastered, co również w jakiś minimalny sposób przyspiesza rozgrywkę, ale również to, jeżeli przetrzymamy w dół nasz klawisz, jeżeli chodzi o nasze menu szybkiego wyboru, czyli ten podręczny ekwipunek tak właściwie, jeżeli przytrzymamy w dół, no to w oryginalnym Dark Soulsie, jeśli mnie pamięć nie myli, również nie było przełączania na pierwszy przedmiot, który mamy wyekwipowany na liście szybkiego ekwipunku, z tego prostego względu, że to zostało dopiero dodane przy drugiej części Dark Soulsa, dlatego tego w pierwszej części nie było. I no, najzwyczajniej w świecie zostało dodane, ponieważ ludzie to wmodowali. Ludzie to wmodowali w Dark Soulsa troszeczkę w innej formie, ale działało to. I można było zagrać w Prepare to Die Edition właśnie z tymi modami. Z czego się ogromnie cieszę, to, tak jak już wcześniej wspomniałem, że udało mi się tą epicką przygodę doprowadzić do końca i byłem wam w stanie zaprezentować, jak ja poprowadziłem tą historię wybranej, nieumarłej w tym wypadku. Cieszę się, że byliście ze mną. Cieszę się niezmiernie, że mogliśmy sobie pogadać, mogliśmy się pośmiać z moich tutaj faili, z moich głupot, z moich pomyłek i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że również tutaj zostawialiście jakieś komentarze, że podpowiadaliście mi również i za te komentarze bardzo, ale to bardzo dziękuję, ponieważ nie raz, nie dwa mi one tutaj pomogły. Pomimo tego, że wyglądało, jakbym się do nich nie stosował, często, gęsto się do nich stosowałem. Często, gęsto tutaj się poprawiałem, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, które mi wytknęliście. I cieszę się, że mogliśmy tutaj razem po prostu to wszystko tego Dark Soulsa przeżyć. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za to, że byliście ze mną. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych seriach, które pojawią się później po Dark Soulsie i w ogóle. I cóż, dzięki wam za uwagę. To by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!